Witam w grze Vintage Story, to już 22 odcinek. Jak widzicie, jest piękna poranek, 6:37, słoneczko wstaje. 5 lutego, więc niedługo, mam nadzieję, zima się skończy. Słabo z bronią. Tego nie zauważyłem i się nie przygotowałem. Czy ja mam jakiś lepszy miecz? Chyba nie, mam tylko ten lepszy kill-off. No nic, miejmy nadzieję, że może nie będę aż tak go potrzebował. Jednak mnie machnął. No to sprawdźmy. Chodźmy po raz drugi do tych ciekawych dziur, które znalazłem. Ciekawe dziury. A Drifter jeszcze się zapodział. Co? Nie masz się gdzie schować, co? To po coś wyłaził z dziury. Trzeba było zostać w domu. Wezmę ten len, ale najwyżej go wywalę, jeżeli będzie potrzeba. W poprzednim filmie zupełnie przypadkowo znalazłem pod samym domem, znaczy znalazłem, wlazłem do dziury, które mam pod samym domem. Okazało się, że tam były minerały, pierwsza żyła czegoś innego niż miedź, którą odkryłem. I jak to się nazywało? Limonit? Chyba tak. Wejdziemy tu jeszcze raz. Tak się zastanawiam, czy to złoże, które znajduje się w tej dziurze, to nie będzie to samo połączone z tym tutaj. Bo jak widzicie, obie są bardzo blisko siebie i jestem w miarę przygotowany. Mam świeży kill-off, powinienem mieć, gdzie mam łopatę? Mam świeżą łopatę, mam jedzonko, mam trochę bandaży, no nie wziąłem ze sobą zbroi, no ale dobra. Tak miałbym tylko hełm i popsute kapcie. Mam też drabiny, więc mogę użyć i tego, i tego. O, tutaj właśnie była ta złoże cynku. Trochę tak to robię. Nie idealnie. Jeszcze właściwie do... Skąd żeś ty się już tu wziął, co? Skąd? Wcześniej się tutaj nie spawnowali. Może, nie wiem, zostawimy sobie pochodnie w razie czego. Masz coś tam w sobie, kolego? Nie. Nie pamiętam, która dziura jest która. O! Ups! No nic. Ale tu jest jeszcze głębiej. No dobra, zejdźmy jeszcze głębiej. Czyli to w tej drugiej było. No nic, a właśnie, mam taki pomysł. Gdybym popróbował, bo tu jest ten, jak to się nazywało? Zaraz, co to jest? Oliwin, nie limonit, co wymyśliłem za nazwę, oliwin. Tak jakoś mi się kojarzyło z limonką ten kolor. Wydaje mi się, że w tym momencie kopię w stronę tamtej dziury po sąsiedzku, więc to może być jedno i to samo złoże. Zobaczymy. Żeby mi tutaj na plecach nic nie wylazło, to chyba powinienem jednak stawiać te pochodnie póki co. Słychać driftery. Akurat to jest takie sobie złoże. No jedyny bajer, że będę mógł robić zielone szkło. Ale na razie nie widzę żadnego innego zastosowania. Chyba tego nie ma. Nie, zielone szkło tylko. No ten jakiś proszek do czegoś tam, ale to muszę mieć już urządzenie mechaniczne. No dobra, nawet jeżeli to jest to samo złoże, to niekoniecznie przecież muszę tam trafić na to drugie zejście, ale naprawdę tego jest cała masa. Strasznie dużo. Coś
się ciągnie właściwie no tak na dobrą sprawę kwarc. Pokłady kwarcu też są olbrzymie zawsze. Ciekawe, czy tu może coś innego jeszcze wypaść. Skoro w kwarcu jest złoto i srebro podobno, użyjmy tego, no nawet niech będzie w ten sposób. No tylko, że oliwinu ogromnej ilości. No tyle to ja sam widzę i wiem. I niczego więcej na razie w najbliższej okolicy nie ma. Nie, no dobra, to na pewno jest to samo złoże, które jest w tej sąsiedniej dziurze, tylko no dobrze wyliczyć. Dobrze wyliczyć musiałbym, żeby wyjść w odpowiednim miejscu, więc na razie tu nie będę kopał. Ja już i tak zebrałem no 60 sztuk. A, może jeszcze się nadarzy okazja do 64. Ale ciekaw jestem, czy tam poniżej coś jeszcze jest. Coś jest. Coś tam chodzi. Driftery. Te gorsze. O, nie wiem, czy tam schodzić. Dużo ich. Tu się jeszcze ciągnie w tę stronę. O, ciekawe, czy tutaj jakieś złoże wykryje? Tak, oliwin. Potwierdzone ogromne ilości. No dobra, to ja zrobię teraz tak. Wylezę z tej dziury i wejdę w tą drugą. Tam było też zejście do... Chyba może być ta sama jaskinia. Ale już nie będę was męczył tym moim wspinaniem się, więc widzimy się na górze. Ok, jestem na powierzchni i teraz schodzę w drugą dziurę. Wiem, że mógłbym używać drabin, ale jakoś im nie ufam. Może później tam niżej zużyję. A, dobra, nie będę się jeszcze leczył. Tutaj było coś, co mnie zaciekawiło. Chodzi mi o... Zaraz to będzie można zobaczyć. O, tam. Właśnie, czy to jest saletra, czy coś innego? I żeby tam dojść, muszę kopać mniej więcej w tę stronę. Przy okazji tego całego oliwinu trochę nazbieram. Nie chcę schodzić tędy. Trochę się obawiam, że tu się pojawią te driftery. A może... No dobra, w sumie będzie szybciej. Czy drabinę, o, można stawiać tak. To już jest? Ok, I'm afraid. Boję się. Jestem bez zbroi. Z lekko zużytym mieczem. Stawiam tych. Co to jest? Saletra. No nie, no dobra, no duży zapas tej saletry, więc zawsze do czegoś to można użyć. Okej, a zobaczmy, czy tu coś będzie. Żadnych złóż w pobliżu. Tu. Nic. No, mogę jeszcze tutaj klepnąć. Może jednak.
Żadnych złóż w pobliżu. W ogóle jestem na głębokości 30. Nie wiem, czy byłem kiedykolwiek tak nisko. Tu są luiny. Dobra, dobrze, tu poszedłem. A w ruinach... coś wydaje dźwięki. Dobra. Gdzie ja zostawiłem drabinę? Tu? O, nie tu. Nie! Gdzie jest wyjście? Gdzie jest ta drabina? Tu, dobra. Ale mnie zaskoczyli, no. To mi się przyda na pewno. Wchodzisz? To i tak nie są ci najgorsi. Żeby ich z łuku potraktować. Mogę strzelać. Dobra, więcej ich. Trzech idzie. Trochę za dużo, jak na mnie. Będą włazić? Złaś! Złaś! Nie chcę cię. Złaś. Nie! Pokonałem ich? Nie. Co ich się tyle tutaj naspierało? Ten jest chyba martwy. Ten chyba też, a tamten? Możliwe, że też. Nie wiem, ile mam strzał. Na pewno za mało. 9 jeszcze. No chodź tu. Może go jakoś... O, może się zablokował. Dobra. A nie, idzie ten mocniejszy. Może tam jest jakiś spawner? Nie wiem, czy to są spawnery w ogóle w tej grze. Ten jak mi przyłoży... Ale to po mnie. To po mnie już. No, udało się. Nie mam pojęcia, czy on w ogóle tu wchodzi. Żyje? Chyba go zabiłem. Martwy, spaczony drifter. Oj, dał mi len. No dobra. Wszyscy? Len. Nic. Słyszę jeszcze jakiegoś. Pusto. Teraz, gdzie była ta... Tu chyba. Tak, tu są te ruiny, ale coś... o nie, skąd ich się tam... Nie! O niejku, trzech? Nie, dobra. To ja muszę zrobić to inaczej. Ja tam dojdę, ale... Ale inaczej. Trochę naokoło.
Zobaczmy. Oni są gdzieś blisko. Dobra, nie. Nie tu. Bo tu mi może wpaść. O, oni są za tą ścianą. Dobra, kółeczko zaraz będzie puste. Ciekawe, nie wiem, co się wtedy zdarzy. Muszę sobie lepszy miecz zrobić. Nie jestem pewny, czy się dobrze kieruję. Tak na oko oczywiście to wszystko robię. Zobaczmy w tę stronę, gdzie ja mogę być. Okej, tak jakoś mniej więcej. Czy ty możesz tu wleźć? Bo nie wiem. Ziomek. Po kostkach cię pogryzę, chodź. Aha, dobra. Chyba mi siada psychika. Coś czuję, że zaraz będę... Co to było? Aha. Dobra, psychika mi siada. Okej, to wychodzimy stąd. Wychodzimy. Do widzenia. Wychodzimy. Wrócę tu później, jak dojdę do siebie. Zjedzmy sobie chlebka na uspokojenie. Tak, 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 tak. Jakiś taki czerwony ekran się robi, nie wiem, czyżbym przenosił się do jakiegoś innego świata. No. Moja własna, prywatna burza temporalna. No, weź, ogarnij się. Może się w driftera zmienią, o. Dobra, powoli, powoli. Powoli. Poprawia się moja sytuacja. Dobra, jakoś się wygląd zmienił, nie? No już, już powinien się dobrze czuć. Zobacz, jak pięknie śnieżek jest. Popatrzmy sobie na kwiatki, na jakiś uspokajający widok. O. O, kwiatki. Proszę bardzo. Na świnki popatrzymy. Zwierzątka zawsze powinny uspokajać. O. Są. Coś się z nim dzieje, nie wiem, czy to w kwestia... Nie, jakby przezroczyste są. Czy to kwestia tego, co się ze mną dzieje, czy gra mi się psuje, bo... Ostatnio to się przestawiło tutaj. A kury? O, jajka. A właśnie, jajka można z... No, zużywać można je tylko, nie wiem, czy to już mówiłem, można je użyć do zupy albo do gulaszu. Czy kury są przezroczyste? Nie, kury się nie gliczują, po prostu są durne tak jak zawsze. Kura generacji pierwszej. Posadziłem len, jak ktoś radził, w mojej szklarni, chociaż nie wiem czemu i tak pokazuje, że jest mu zimno. Wraz zahamowany w wyniku chłodu. No to po co ta szklarnia? Zresztą nie jest tak zimno. Jeden stopień. A to ma chyba tolerancję tam do minus, nie wiem, 5. Coś harczy, może to ja. Rzepa. A jak już sam nie wiem, co się dzieje. No dobra, to ja myślę, że tak. Wrócimy tam, żeby zobaczyć te podziemia, jak troszeczkę dojdę do siebie, czyli pewnie następnego dnia.
Więc zaraz zrobię cięcie. I widzimy się za moment. Dziura numer 2, podejście numer chyba 3. Ok, doszedłem do siebie. Przygotowuję sobie brąz koryncki na miecz, czyli dwie grudki złota, dwie grudki srebra, 16 grudek miedzi. Ok, już gotowe. Nie byłem pewny, które zrobić, czy mi się uda. Do rana musi wystygnąć, a tutaj mam jeszcze na brąz bizmutowy, czyli 4 przygotowane do przetopienia, 4 grudki bizmutynitu, 4 grudki sfalerytu i 12 miedzi. Czyli sfaleryt to jest cynk. Bizmut, cynk, miedź. Może, nie wiem, w razie czego dobrze by było zrobić sobie trochę więcej strzał. Nie wiem, czy wszystkie od razu przerobię, ale z 8. Chyba nawet trochę piór gdzieś tu mam. Czyli chyba najbardziej logiczne. Grot, patyk, pióra. I mam 17 strzał. No, zawsze coś. Dwie zębatki. Jedną, przypomnę, udało mi się zdobyć podczas burzy temporalnej, ciężkiej burzy temporalnej z poprzedniego odcinka. Która jest godzina? W grze 20. Dobra, to się ochładza. Węgla nie potrzebuję. Kamienia nie mam już gdzie trzymać. Może zrobimy na niego skrzynkę, jak już tu jestem. Nie wiem, wolę mieć zawsze jednak te skrzynki z podpisem. Tak, tak, tak. I damy to gdzieś tutaj. Skoro tu jest gleba, tu jest bazalt, to tutaj damy, nie wiem, kamulce. Ja nie podpiszę tego na razie, bo zapomniałem sobie zostawić węgiel. To coś zostało? Nie. O, pusta skrzynka. No nie musiałem nawet robić. Okej. Okay. To ja idę spać i tak jak mówię, kolejne podejście z wejściem do dziury. Może tamte driftery się despawnują. To się może uda wrócić, przejść jakoś do tych ruin. Zobaczymy za chwilę. Z wrażenia chyba za szybko wstałem. 4:45. Chyba nacisnąłem kontrol niepotrzebnie, czyli wstawanie u mnie. Kucanie, wstawanie. No dobra, to zobaczmy. Miecz jest gotowy. Gotowy, znaczy ostrze jest gotowe jako takie. I mamy długie ostrze z brązu korynckiego. Czy to w ogóle jest czymś lepsze? No dobra, ma na pewno większą wytrzymałość, a siła ataku odrobinkę mocniejsza. Ten ma minus 3,5 punkta życia, ten ma minus 3,8, no więc zasięg ten sam. Dobra, będzie w zapasie. Chyba mogę nawet już iść tam. Może przy okazji jakiegoś... Albo on mnie, albo ja go. Ale może się trafi zębatka. Nie. Otóż nie tym razem. Jak tam świnie się teleportowały? Już wróciły do normy? Chyba tak. Okej. Okay. Świnki wróciły do normy. Czy mam wszystko, co potrzeba? Bandaż? No, mam nadzieję. Przynajmniej chcę dotrzeć do tych ukrytych ruin. Może się uda bezpośrednio, a może tym moim przekopem cudownym, który przerwany został tym, że zaczęło mi odwalać letko. Ups. Może faktycznie powinienem tutaj gdzieś powstawiać te drabiny. Byłoby łatwiej, a nic. Tutaj to jak prawie jak schody. Kółeczko znowu kręci się jak
nienormalne. Mamy kogoś w pobliżu? Nie, poszli sobie. Dobra, trzeba wykorzystać okazję. Szybko, szybko zbieramy saletrę. Bo oni tu przyjdą. Tutaj stąd wyłażą. Stąd oni wyszli. Ups, nie dorzuciłem. Mam nadzieję, że tu ich nie ma. Zróbmy tak szybko. O! Powinienem mieć chociaż chwilę spokoju. Tu są skrzynki. Jedną rozbiłem przypadkowo. Siekierka. Bogato. No. I saletra na suficie. Co my tu mamy? Czy to się da otworzyć? Tu chyba nic nie było. A tam? Tu mamy drewno opałowe. No nie, no może nie będę tego brał. Mogę schować? Nie. Spękane naczynie zbiór. Tu jest spękane naczynie narzędzia. Spękane naczynie zbiór. Tu nie ma nic. Ruda. Tu chyba nic i ruda. A tu? Patyki. No patyki mogę wziąć. Naczynie do przechowywania. To akurat mogę zabrać. No dobra, no to rozbijmy to. Co tu ciekawego wypadło? Trochę lnu. W tej skrzyni nic nie było, prawda? Niestety już się koledzy zespawnowali, więc będę miał pewnie kłopoty z powrotem. To się będę martwił za chwilę. O, te zębatki do naprawiania. Co my tu za rudę mamy? Węgiel. Chyba tylko? Nie, coś tu jeszcze jest. Co to jest? Bizmutynit. No, mogłoby być lepiej. Tu. Trawa. Aż mi żal czegokolwiek się pozbywać, no. Bandaż. Tu są jakieś narzędzia. Pewnie z... A, właśnie, narzędzia są najczęściej z tego, no, z krzemienia, więc nic specjalnego. A tu ruda. Chyba kwarc tak na oko. Więc też bez szału. A, kwarc. No to nie wiem, czy to tak super było. Może tu coś jeszcze? Nie. To teraz by trzeba jakoś stąd wyjść. Czyli biegiem do... No, dużo ich. Nie trafiłem. Biegiem do drabiny. Come on. Nie wejdą. Ha, ha, ha. Jakbym jednak spróbował tu przejść. Nawet nie wiem, czy ja byłem daleko. Nie, dość blisko już. Tak się zastanawiam, czy tam coś w okolicy jeszcze mogłoby być. Chyba niżej. Ale nie sądzę, że tu coś więcej będzie. O! No dobra, coś tu jeszcze jest.
Saletra. Dużo saletry. Coś w tych skrzynkach. Zgaszona pochodnia. Węgiel. O, to jeszcze inny węgiel. Węgiel kamienny, węgiel brunatny. Niestety nie mogę tego stworzyć z powrotem. Co ja mam wyrzucić? Obsydian. Pięć zębatek. To dobry dobre znalezisko. Poszukajmy może jeszcze coś dookoła. Tu raczej nie. Nie, to tu się przekopię. Nie, zaraz. A, no dobrze, jednak tak jak myślałem. No dobra, czyli w razie gdybym bardzo chciał, no to tu mam taką cegłę z granitu plus trochę saletry. Saletrę no nawet mam przy sobie, więc mógłbym ją pozbierać. Póki jeszcze kółeczko się kręci. Ale może tu jeszcze coś jest. Na przykład tu gdzieś. Już tak naprawdę kwestią tego, co ja wyrzucam, jest to, ile to bym zbierał. Tak się zastanawiam, czy nie lepiej zabrać to niż ten. No bo kwarc to jest dosłownie chwila, a zbieranie każdego tego, tej pałki to jednak trwa. Więc chyba wezmę to. O! Oni tu wchodzą. Jakżeś tu wszedł? Jak on tu wlazł? Aha, no bo ja... No tak, jak on tu wlazł, jak ja otworzyłem. Się dziwię. Nie to. O. To chcę wziąć. Nie to. To też... Znaczy, gro. Inaczej. O to mi chodziło. Przynajmniej mogę się uleczyć. A zobaczymy, może coś w nim jest. Nic. A jeszcze chciałem sprawdzić za tą ścianą. Ale tu chyba już nic nie będzie, ewentualnie może pod spodem, ale też nie sądzę, żeby było. No nie. Już nic ciekawego nie ma. Stąd? Nie, skąd ja przyszedłem? Stąd przyszedłem, no dobra, a jakbym... No jeszcze mam chwilę, zanim mnie nie ogarnie szaleństwo, czy cokolwiek to jest. Czy coś tu może być pod spodem? Chyba nie. Gdzie jest ten poszukiwacz złóż? Coś może być ciekawego? Nic w pobliżu nie ma. Nie, to chyba wszystko. Jeśli coś by miało być, to już by się znalazło. Jeszcze się rozejrzą, czy nie ma tutaj czegoś, co mimo wszystko... U góry? Nie, chyba. Nie. Nie no. Tu będzie właśnie... dziura.
Wszystko może się przydać. Łopaty wywalić, ale żal. Nie tu. No dobra, a jeszcze jak tu jestem, czy on w ogóle... Może nawet tu trochę głębiej. Powiedzmy coś tam stąd. Czy tu w ogóle jakieś rudy są gdzieś? Czy mogą być? Coś może być? Bardzo ubogo, sfaleryt, bardzo ubogo, mało ilości limonitu. A, jest coś takiego jak limonit, proszę. Czy ten musiał, no sięgnął mnie. Czy oni tu mogą wejść? Chyba nie. Teraz będę uciekał, bo się okaże, że mogą. No ale tu chyba nie warto nigdzie kopać, bo to jest tylko to coś. Oliwin. No dobra, ale okazało się, że pod samym nosem, pod Tomkiem mam coś ciekawego. Cały czas jeszcze, w ogóle co to za godzina, nie? Dzień. 11 dopiero, więc jeszcze chwilę zostało. W sumie wiem, co zrobię. Zajrzę jeszcze do tej drugiej jaskini, ale to się widzimy już na miejscu. Dobra, jestem w drugiej dziurze. Jeżeli nie będzie drifterów, to zrobię drabinkę w dół. Jeszcze mogę zejść? Dobra, to mogę nawet drabinkę w dół. Tu jest troszkę... Aj, chodzą tam. Co by tu zrobić? Chyba nic na to nie poradzę, że oni tam chodzą tak naprawdę. Nie chcę jeszcze używać drabiny w tym momencie. Zobaczmy, na ile jestem sobie w stanie pozwolić. No nie, to już nie. Tu są te gorsze. A jakbym... Tu też jest dziura. O. Żeby tak się znaleźć troszkę nad nimi. Zobaczyć, co tam jest w tej jaskini. Czy w ogóle tam warto ryzykować. Stąd to oni już chyba mogą mi wleźć, co? A to w ogóle są jakieś dwa rodzaje. Spaczony i skała perytytowa. Ten jest spaczony, a ten drifter głębi. Aha. Nie no, ale za dużo ich tam. Zdecydowanie. Jak na mój gust. Nic nie widzę, żeby było coś ciekawego. Kurczę, kółko się kręci znowu na szybko. I nic. Ojejku. Ilu ich tam jest? Raz. Co to jest w ogóle?
Nie, no chyba nie wejdziecie mi przez tą dziurę, co? Oby nie. No, cała masa ich, ale nie widzę, żeby tam było coś ciekawego. Nie. Nope. Nie. To nie dla mnie. No dobra. Kończymy ten odcinek. Wyłażę z dziury, bo mnie zaraz znowu przygnębienie ogarnie. Już widać, że coś... Co to było? Ej! Skąd ty się tu wziąłeś? Może dlatego, że już mi odwala. O-o. Starajmy się chociaż trochę stąd wyjść. No nie wiem, eksploracja tych jaskiń na dłuższą metę wydaje mi się trochę trudna. Już jakaś porządna zbroja by się przydała, bo... Przy takiej ilości przeciwników, jak mnie jeden, nie wiem... Z tych mocniejszych jest mniej więcej na dwa, no trzy strzały to już max. I leżę. To bez zbroi chyba nie poradzę. W sumie tutaj musiałbym jeszcze gdzieś, o, na tej... może tu się porozglądać, ale to potem, już poza nagraniem. Czy może gdzieś tu nie ma jeszcze więcej tej cyny, którą tu znalazłem? Chociaż, no, cyna nie jest jakoś super potrzebna. Nie jest aż tak kluczowa. Przynajmniej na tym... momencie gry, w którym jestem. Dobra, wyrazłem z dziury, ściemnia się, ja muszę znowu dojść do siebie po raz kolejny. Znowu mi jakoś tutaj przeskakuje, nie wiem, w obrazie. Także do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Cześć.